4 dzień sierpnia, piątek, czas na raport. Kinga Kuczek, witam Państwa i zapraszam. Kąpiel nad zalewem Pniowiec w Rybniku nie w tym roku. Katastrofalne wyniki badań wody. Ponad 5,5 miliona paczek oraz ponad milion posiłków dla najbardziej potrzebujących. Urząd Marszałkowski podsumował swój projekt. Bezmyślność czy głupota, zostawili psy bez opieki i pojechali na wakacje. Mają 3 psy i 5 kotów. Zostawili je w nagrzanym mieszkaniu i wyjechali na kilka dni. Bezduszne zachowanie właścicieli zwierząt z Czerwionki Leszczyn, którzy pozostawili czworonogi przywiązane do stołu bez dostępu do wody i żywności. Dzięki interwencji sąsiadów i policji zwierzęta trafiły do rybnickiego schroniska. Dla tych porzuconych zwierząt były to prawdziwe męczarnie. Psy i koty cierpiały w nagrzanym mieszkaniu, nie mając wody ani pożywienia. Zaniepokojeni sąsiedzi powiadomili o tym zajściu policję i widok, jaki na miejscu zastali funkcjonariusze, do przyjemnych nie należał. W pomieszczeniu tym panował bałagan. Na podłodze znajdowały się zwierzęce odchody. W mieszkaniu było bardzo gorąco. W jednym z pokoi policjanci odnaleźli 4 koty. W kolejnym pomieszczeniu znajdowały się 2 psy, przywiązane smyczami do nóg stołu. W pomieszczeniu tym nie było misek z wodą ani jedzeniem. Takie traktowanie zwierząt jest niedopuszczalne, bo upały, jakie ostatnio panują w Polsce, męczą nie tylko ludzi, ale także zwierzęta. I naprawdę niewiele potrzeba, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Trzeba w tym okresie o te zwierzęta tak szczególnie zadbać. Mam na myśli tu schronienie, zwykły cień, jakieś zadaszenie, schronienie od skwaru, od upału, od słońca. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda to jest coś, co zwierzę powinno uzupełniać tak samo jak ludzie, kilka razy dziennie. I właśnie te zasady powinny przyświecać każdemu właścicielowi psa czy kota. A sezon urlopowy nie jest wytłumaczeniem na pozostawienie zwierząt bez opieki, bo jest wiele miejsc, w których mogą one przebywać pod naszą nieobecność. Są hotele, są miejsca, gdzie można takie zwierzę za opłatą zostawić. Nie mylić tego ze schroniskiem. Schronisko to jest inna sprawa, inne zwierzęta powinny trafiać, wręcz nie powinny trafiać, bo to do schroniska zwierzęta bezdomne i oby tych było jak najmniej. A w schronisku są już psy i koty porzucone przez właścicieli z Czerwionki Leszczyn. I to właśnie właściciele odpowiedzą teraz za niedopełnienie obowiązków względem zwierząt. Ten czyn wyczerpuje znamiona określone w ustawie o ochronie zwierząt. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto biegli przesłuchują teraz sąsiadów. W przypadku nieodpowiedzialnych właścicieli był to już kolejny taki przypadek. Wiele wskazuje na to, że tym razem zwierzęta nie trafią już do swoich panów. Dużo wody musiało upłynąć, zanim Rybnik przejął na własność jedno z bardziej urokliwych miejsc w mieście, Zalew Pniowiec. Władze zapowiadały, że legalnie będzie można korzystać z tego miejsca jeszcze w tym miesiącu. Jak się jednak okazało, woda w tym miejscu jest skażona. Dane sanepidu są zatrważające, a kąpiel w wodach Pniowca bardzo niebezpieczna. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, kąpiel w wodach Pniowca nie w tym roku. Okazuje się, że woda nie nadaje się do kąpieli. Niestety ta woda nie spełniała wymagań, jakie są stawiane w wodzie przeznaczonej do kąpieli. Za pierwszym razem i za drugim razem w jednej z próbek stwierdziliśmy mikrobiologiczne przekroczenie. Tutaj to dotyczy paciorkowców kałowych oraz grupy Escherichia coli. W wodzie można też znaleźć zakwity glonów, odchody zwierząt i ludzi oraz różnorakie odpady. Kąpiel w takiej wodzie może mieć poważne konsekwencje. I kąpiel w takiej wodzie może grozić różnymi zachorowaniami. Przede wszystkim to mamy tutaj na uwadze choroby skóry, ale to mogą być również zachorowania laryngologiczne, żołądkowo-jelitowe. Czystość wody nie pozwala na jej użytkowanie. Nie oznacza to jednak, że prace na przejętym przez miasto obiekcie nie będą się toczyć. Są prowadzone prace związane z zagospodarowaniem tego miejsca, wyczyszczeniem przede wszystkim miejsca, wykarczowaniem, sprzątaniem śmieci, cywilizowaniem go. Plany MOSiR-u wobec tego miejsca są szerokie. Ma to być miejsce do szeroko pojętej rekreacji. Ścieżki rowerowe, miejsca do wypożyczenia sprzętu wodnego, miejsca do biegania. Ale nawet jeśli infrastruktura będzie już gotowa, to i tak stan wody zdecyduje o tym, czy będzie można się tutaj kąpać. Tylko w ubiegłym roku dzięki programowi operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dostarczono ponad 5,5 miliona paczek oraz ponad 1 300 tysięcy posiłków najbardziej potrzebującym. Wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano poddziałania 2016 w naszym województwie oraz poinformowano o zmianach, które z pewnością ucieszą beneficjentów programu. W województwie śląskim pomocą żywnościową objęty jest ponad 95,5 tysiąca osób. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa działa praktycznie na terenie całego regionu. Prowadzony jest w 150 gminach,
A przypominam, że gmin w województwie śląskim mamy 167. Więc w 90% gmin ten program jest prowadzony i dociera do tak wielkiej rzeszy osób, które na co dzień z tego programu korzystają. Na realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Polska otrzymała 2,5 miliarda złotych. W podprogramie 2016 wykorzystano z tej puli 327 milionów złotych, z czego 297 milionów przeznaczono na zakup żywności. Jest to skierowane do osób najuboższych, do tych osób, które zostały dotknięte bezrobociem, bezdomnością, jakąś chorobą i nagle ich statut finansowy spadł. Spadł do tych kryteriów, które upoważniają te osoby do korzystania z tego programu. Aby skorzystać z pomocy, spełnić należy kryterium dochodowe. Od 1 stycznia 2017 roku zostało ono podniesione z 951 zł do 1268 zł dla osoby samotnej i z 771 zł do 1028 zł dla osoby w rodzinie. Wartość paczki żywnościowej, którą otrzymują osoby potrzebujące, systematycznie rośnie. W roku 2015 było to około 170 zł, w roku kolejnym już 228. W ramach zakończonego właśnie podprogramu 2016 skierowano do osób potrzebujących 16 różnych produktów z 6 grup towarowych. Warzywno-owocowe, są to produkty mleczne, są to produkty skrobiowe, cukier, olej i produkty mięsne. W podprogramie 2016 ten zestaw produktów to jest około 50 kilo dla osoby potrzebującej i każda z osób potrzebujących mogła uzyskać pomoc w formie paczek lub posiłku. W podprogramie 2017 w paczce znajdują się artykuły o wartości 269 zł. Wzrasta też liczba samych produktów, na starcie było ich 5, obecnie jest 19. Pomoc żywnościowa to jednak tylko jedno z kilku działań realizowanych w ramach programu. Inne to na przykład konsultacje dietetyczne, warsztaty żywieniowe oraz kulinarne prowadzone przez Caritas, czyli organizację partnerską. To po prostu stało się niezwykłym spotkaniem i doświadczeniem dla całych tych rodzin, ponieważ te dzieci niejednokrotnie pierwszy raz mógłby naprawdę coś ugotować z mamą, bo nie jest też tajemnicą, że wiele z tych rodzin to oprócz takich problemów materialnych też boryka się z różnymi problemami takimi, patologicznymi może nie nazwać, ale jakimiś trudnościami wychowawczymi te rodziny też mają. Więc to doświadczenie wspólnego spotkania było dla nich bardzo ważne. Aby otrzymać pomoc żywnościową w ramach programu, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność na terenie miejsca zamieszkania. Program realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego, a nadzoruje go minister rolnictwa i rozwoju wsi. A w raporcie teraz Zabrze. Zabrzeńscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który chciał oszukać kobietę i metodą na policjanta wyłudzić od niej pieniądze. Na czas trwania postępowania 26-letni podejrzany mieszkaniec Świętochłowic został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Fałszywy policjant zadzwonił do mieszkanki Zabrza i poinformował ją, że ktoś chce ukraść pieniądze z jej konta bankowego. Polecił też kobiecie wypłacić całą gotówkę i wykonać kolejne polecenia wydawane przez telefon. Na szczęście 53-latka skontaktowała się z rodziną, a ta zawiadomiła policję. W wyniku podjętych działań kryminalni zatrzymali oszusta, który za swój występek może spędzić za kratami nawet 8 lat. Tegoroczne lato jest wyjątkowo kapryśne, jeśli chodzi o pogodę. Za nami kolejny niespokojny dzień. Ze względu na wczorajsze ulewy i silny wiatr w całym województwie odnotowano ponad 200 interwencji. Tym razem aura najbardziej dała się we znaki mieszkańcom powiatu wodzisławskiego, cieszyńskiego oraz Jastrzębia-Zdroju. Skutki żywiołu to powalone drzewa, kilka zniszczonych samochodów i dachów oraz lokalne podtopienia. Gmina Knurów chce sukcesywnie podnosić jakość świadczonych przez tutejszy magistrat usług oraz wychodzić naprzeciw potrzebom klientów. Dlatego też za pośrednictwem strony internetowej urzędu dostępna jest anonimowa ankieta mająca za zadanie zbadać zadowolenie klienta zewnętrznego. Wszyscy klienci urzędu mają prawo wypełnić ankietę i wyrazić w niej swoją opinię na temat poziomu jakości świadczonych usług. Badanie rozpoczęło się 1 sierpnia i będzie trwało do 2 listopada. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.
W Czerwiąc-Zaleszczynach blisko 1,5 miliona złotych unijnych dotacji przeznaczono na rozświetlenie gminy. Nie są to jednak tradycyjne lampy, bo te, które powstały, zasilane są energią słoneczną. Ekologiczne urządzenia powstały w wielu punktach miasta, takich jak parki, place zabaw czy drogi. Mieszkańcy Czerwionki Leszczyn mogą cieszyć się z nowoczesnych lamp, jakie teraz oświetlają ich miasto. Oprócz innowacyjnego zastosowania, lampy mają też inne atuty. Nie musimy budować nowej sieci energetycznej, montować nowych lamp i płacić za energię. Bardzo ważna jest również ekologia. Nie ma zanieczyszczenia środowiska. A ponadto zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, bo to właśnie oni wskazywali miejsca, gdzie jeszcze mogłyby się pojawić innowacyjne lampy. Te lampy montujemy przede wszystkim przy placach zabaw, w skwerach, w parkach, przy ośrodkach zdrowia, pętlach autobusowych i co niezwykle ważne, tam gdzie powstaje nowa zabudowa. Postawienie lamp hybrydowych w praktyce jest prostsze niż instalacja tradycyjnego słupa energetycznego. Tym bardziej, że gmina pozyskała na ten cel środki zewnętrzne. Nie oznacza to jednak, że poprzednie lampy będą usunięte. To jest taki rodzaj uzupełnienia tych luk między istniejącą już siecią energetyczną, a właśnie tymi potrzebami społecznymi. Dodatkowym atutem instalacji nowego oświetlenia jest to, że można je postawić niemal w każdym miejscu. Nie zawsze siecią energetyczną można dotrzeć na skwery, na skrzyżowania, do parków. W związku z tym to jest właśnie taki rodzaj alternatywy dla istniejącej już sieci energetycznej. Łącznie na terenie gminy i miasta znajduje się aż 300 tego typu lamp. A teraz o książkach. Książki coraz częściej wychodzą z biblioteki. Idea book crossingu, czyli nieodpłatnego dzielenia się książkami, staje się coraz bardziej popularna. W Wodzisławie Śląskim książki przywędrowały do zupełnie nowego miejsca w mieście. W Rybniku odwiedziły park tematyczny, a nawet dworzec PKP. Można przyjść wypić kawę, zjeść śniadanie, zrobić poranny przegląd prasy albo poczytać książkę. Wszystko przy klimatycznej muzyce. W Wodzisławskim Parku Miejskim została zagospodarowana kolejna przestrzeń. Jestem zachwycona, że w ogóle Wodzisław na wzór innych miast jak Krakowa zrobił to miejsce dla dzieci i dla starszych. To mi się podoba, to jest dobra rzecz. Przygotowaliśmy dla Wodzisławian nowe miejsce w Parku Miejskim. Miejsce wyjątkowo klimatyczne. W tym miejscu możemy z rana posłuchać dobrej muzyki, poza tym możemy zjeść śniadanie. Mamy do tego przygotowane i leżaczki, i specjalne ławeczki, ale można też wymienić się książką. W ramach book crossingu, czyli nieodpłatnego przekazywania książek. Mamy też specjalną szafę. Ta szafa też jest pełna książek, różnych książek. To są książki wszystkie podarowane przez czytelników dla biblioteki. My z nimi po prostu podzieliliśmy się mieszkańcami. Book crossing robi się coraz bardziej popularny, ma na celu podbić czytelnicze statystyki. Tymi nie można się chwalić. Statystycznie Polak czyta jedną książkę rocznie. To nie żart, dlatego książki wychodzą na ulicę. Bezpłatna wymiana książek prężnie rozwija się także w Rybniku. Tutaj książki mogą zabrać m.in. osoby podróżujące pociągiem i odwiedzające rybnickie PKP. Jest zachęta, ponieważ jest łatwiejszy dostęp. Jeżeli mamy dostęp w różnych miejscach, nie musimy wychodzić ekstra w godzinie tam 10-18 do biblioteki, tylko w różnych godzinach, w różnych miejscach, to na pewno jest to zachęta. Książki pojawiły się także w parku tematycznym w Rybniku. Tutaj stanęły tak zwane rybnickie biblioteczki plenerowe. Pomysł godny pochwały, oby tylko osoby korzystające nie pochwaliły się nieuczciwością. Nie brakuje bowiem osób, które książki biorą nie po to, aby poczytać, ale na handel. W raporcie to już wszystkie informacje. Kolejny serwis w poniedziałek. Już teraz zapraszam, a za dzisiaj dziękuję. Dobrego weekendu, do zobaczenia.